Bum! Siemaneczko klockowe świry, z tej strony pan Szczupak, który przychodzi do was z świeżutkim, świeżuteńkim, Lego Star Wars Death Star Canon. Bardzo ładny zestaw, bardzo fajny. Nie ma jakiegokolwiek powiązania z najnowszą trylogią, tylko mamy tutaj to, co znamy najlepiej, czyli oryginalna, stara trylogia. Tutaj Obi-Wana, Bena, Beniusia oraz jakiegoś no-name'a. Tak więc jak widzimy, on tutaj nawet skacze, lewituje. To jest niesamowite, to jest tu jeszcze większe jakieś magie komputerowe. Tu wyszliwuje, to chyba przelatuje przez ten element, wylatuje tędy, tak żeby odbiło się od Obi-Wana i to trafia tutaj i blokuje. Piękne. Tak właśnie działa Lego. Pobudza wyobraźnię. Tak więc... Siup. Siup. Tak więc mamy tutaj instrukcję. Mamy jako pierwszego, a raczej też ostatniego, tak jak... Tak, pan Jezus powiedział. Woreczka z klockami oraz drugiego. Jako pierwszego i również i ostatniego. Wszystko działa w harmonii, wszystko idealnie. Tak to ja lubię. Tak więc jestem już ze złożonym zestawem i muszę wam przyznać, że wygląda on bardzo zacnie. Coś prezentuje się bardzo dobrze i raczej spełnia swoje funkcje zabawowe oraz to, co ma przedstawiać. Jedyny problem mam taki, że totalnie nie wiem, jak działa to działo. Znaczy oczywiście wiem, jakaś tam energia, jakiś tam pocisk, strzelańsko. To jest raczej wiadome. Jednak bardziej chodzi mi o to, czy to dzieło wystaje w próżnię kosmiczną, czy ono jakby jest poza jakąś barierą i jak obraca się na przykład bardziej w lewo, no to wystaje ta lufa tylko w próżnię kosmiczną, czy może cała ta przestrzeń jest już otwartą próżnią kosmiczną. Zresztą no jasne, mamy tutaj tego operatora, tego dzieła wszystkiego. Jednak natomiast z drugiej strony bardzo blisko mamy tutaj również Obi-Wana Kenobiego, którego zadaniem jest włączenie tych osłon. I no ja nie wiem, jak moc działa, czy on jest jednym z tych specjalniejszych Jedi, który potrafi oddychać w kosmosie i tak dalej, jak na przykład Leia. Więc po prostu nie wiem, natomiast na chłopski rozum, na taką prostą logikę, no to ciężko mi jest to stwierdzić. Może przydałaby mi się jakaś zaawansowana matura przyspieszona z fizyki. Wtedy może bym to jakoś ogarnął. Tak więc cały nasz ten zestaw dzieli się na dwa segmenty, na generator osłon oraz na działko. No i jeszcze to działko dzieli się na dwa elementy, ponieważ mamy działko, no i to okno, tą przestrzeń, ten właz. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Nie zaprzątajmy sobie głowy bezsensownymi jakimiś zagwozdkami. I może najpierw przyjrzyjmy się całemu temu generatorowi osłon, gdyż jest on nieco mniej ciekawą rzeczą w tym zestawie. Oczywiście jest on bardzo ważny dla całego tego planu wydostania się z Gwiazdy Śmierci, natomiast tak po prostu, no to nie jest to nic specjalnego według mnie. Więc mamy tutaj wajchę, którą możemy ruszać w górę lub w dół i tyle, i fajnie. Bardzo ładnie się pobawiliśmy. Ale mam tutaj również taki dzyndzel. Jak wiemy z wszystkich zestawów Lego, jak jest dzyndzel, to oznacza on, że jest funkcja zabawowa. Zapamiętajcie, dzyndzel oznacza funkcję zabawową. Więc tym razem może nie będziemy ciągnąć ani pchać, a może spróbujemy tym pokręcić. No niestety nic się nie stało. Ale to może tym razem spróbujmy to pchnąć. No to też nie się dzieje. Ale to może pociągnijmy. Pociągnijmy. Pociągnijmy to i co? I... Zadziałało. Troszkę z opóźnieniem, troszkę z lagami, jak Mozilla Firefox czasami potrafi działać, ale na szczęście nie są to aż takie lagi jak w Internecie Explorerze. To coś może, tak jak już mamy to z głowy, to zajmijmy się tym bardzo ładnym dziełem, ponieważ wszyscy lubimy strzelańsko. Jak jest strzelańsko, jest dużo strzelańska, to jest akcja, jest warto, jest wszystko. Jest bardzo ładnie zrobione.
Tak więc mamy tutaj jakieś miejsce dla tego naszego operatora. Nie wiem, czy on to operuje, czy może w masce ma jakieś tam kontrolki siłą umysłu. Nie wiem, nieważne, nie mój problem. Tak więc mamy tutaj coś takiego. Niestety to nie strzela. To też również nie strzela. A jak tym pokręcimy, to też się nic się nie dzieje. Za to mam tutaj to takie O. Takie O. Jak to dotkniemy, to strzela. I to strzela bardzo ładnie i bardzo mocno. I mamy zapasowe takie strzelańsko, więc możemy bardzo łatwo wziąć, załadować i dalej strzelać bez problemu, bez żadnego myślenia, gdzie poleciało to pierwsze, czy pod szafę, czy może pod komodę. Zajmijmy się tym kiedy indziej. Tak więc możemy również to wystrzelić i już pozbyliśmy się wszelakich amunicji i jesteśmy bezbronni. I o to chodzi. Chodzi o to, żeby wegetować jak najdłużej, ale czasem trzeba umrzeć po prostu. Tak więc teraz przyjrzyjmy się minifigurkom, a mamy tutaj dwie minifigurki, które dzielą się na siły dobre, jak i też na siły zła. I mamy tutaj Obi-Wana Kenobiego, zwanego również Benem Kenobim w późniejszym okresie. I jest on ubrany bardzo ładnie, posiada on brązową pelerynkę oraz brązowy nowy kaptur, który jest on bardzo ładny, jest to bardzo nowy, realistyczny element. Wszyscy możemy kojarzyć stary element kaptura. Posiadał on taki podbródek czy coś w tym rodzaju, natomiast ten najnowszy już go nie posiada. I myślę, że dzięki temu będzie można wyposażyć w kaptur nieco inne postacie, na przykład właśnie ze świata Gwiezdnych Wojen, odznaczające się nieco inną rasą. Również ma on bardzo ładne nadruczki na torsiku, z przodu jak i z tyłu. Niestety zero nadruczków na nóżkach, no troszkę to boli, ponieważ nie jest to ani jakiś starszy zestaw, ani nie jest to zestaw 4 Plus czy tam Juniors, więc no trochę szkoda. Jest on wyposażony w miecz świetlny o kolorze niebieskim, bardzo dobrze kojarzony właśnie z tą postacią. Jeszcze sprawdźmy, czy posiada on jakąś alternatywną buźkę. No niestety nie. Posiada on jeden zwyczajny stoicki spokój. Natomiast druga figurka jest operator właśnie tego całego działa na Gwieździe Śmierci. Ma on bardzo ładne nadruczki z przodu, jak i z tyłu torsiku oraz właśnie na nóżkach. Również posiada on taki właśnie nowy specjalistyczny hełm dla tego typu rodzaju właśnie operatorów czy też szturmowców. No i posiada on nowy nadruczek na główce. Jest to klasyczne wkurzenie, które możemy korzystać z każdym szturmowcem. Natomiast tutaj posiada on taki nawet spokojny wyraz twarzy oraz taką właśnie krótkofalówkę czy tam mikrofon, dzięki któremu może otrzymywać rozkazy. Jest on wyposażony w taki mały, króciutki blaster. No i całość prezentuje się bardzo ładnie. Tak więc swoje podsumowanie. Za 90 zł, bo właśnie taka jest cena katalogowa tego zestawu, otrzymujemy naprawdę przyjemny secik. Mamy tutaj bardzo ładną, ciekawą i odświeżoną minifigurkę Bena Kenobiego, więc jak ktoś jej nie ma, no to ma tutaj naprawdę bardzo fajną okazję, żeby ją zdobyć. Mamy tutaj również minifigurkę tego szturmowca, tego operatora Gwiazdy Śmierci. No wygląda ona również bardzo ładnie mimo wszystko. Cała ta budowla, czyli to działo, to wejście, ten generator osłon prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Tak więc myślę, że jest to bardzo dobry zestaw dla każdego fana Gwiezdnych Wojen. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu.